Rozmawiam ze Stefanem Karnabalem, przedstawicielem promotora Castrol Intercars rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski 2016. Witam Cię Karol, cześć. Stefan Karnabal, zawodnik rajdowy, teraz w nieco innej roli, będziesz promował rajdy. Piękna dyscyplina sportów samochodowych, wymagająca ciężkiej pracy. Na pewno wyzwanie jest olbrzymie dla spółki promotorskiej o nazwie Rajdomania, ale jakby z całym zespołem i podejmujemy się tego wyzwania. Przed nami 44. rajd fińskich razy, czyli pierwsza runda Castrol Intercars rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Tuż po konferencji prasowej, no i te rajdowe emocje już za półtora tygodnia rozpoczną się w Świdnicy. Tak, emocje na pewno są wielkie. Jesteśmy po konferencji. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tutaj integracji organizatora, władz lokalnych, no ale zawsze rajd świdnicki miał fantastyczną atmosferę. No i tak pozostało i tak, oby tak też było w przyszłości. Z naszej strony jest promowanie tego wspaniałego rajdu i na pewno postaramy się to zrobić jak najlepiej poprzez promocję w ogólnopolskich telewizjach, w internecie, poprzez nasze różne pomysły i projekty, które będziemy chcieli już tutaj zrealizować na rajdzie świdnickim. Jakie to są pomysły i jakie rzeczy, na jakie rzeczy mogą liczyć kibice i zawodnicy? Na pewno takim naszym kluczowym projektem to jest aplikacja, którą chcielibyśmy już rozpocząć tutaj od rajdu świdnickiego. Aplikacja na telefony mobilne. Aplikacja na telefony mobilne. Będzie na pewno to okrojona. Nie będzie tak szeroka, jak byśmy sobie tego życzyli, więc będą to mapy z punktami kibica, które posiadaniu w telefonie będą doprowadzały kibiców do punktów na odcinkach. No dodatkowo oczywiście chcemy rozbudowywać tą aplikację poprzez radio rajdowe, wyniki, szybkie filmy i wywiady z zawodnikami. Czy jest szansa na relacje na żywo w telewizji na przykład z tegorocznego rajdu? Myślę, że będziemy coś robili na wzór takiej relacji. Będą to szybkie takie klipy 2-3 minutowe podczas rajdu i no jest to, nie da się ukryć, że jest to nasz zamysł i jest to droga do takich przekazów online'owych. A rywalizacja rozpocznie się już w sobotę, 16 kwietnia, zakończy się 17 kwietnia Power Stage'em o godzinie 15.06 właśnie na ulicach miasta Świdnicy. Przepiękna lokalizacja Power Stage'u również, prawda? Tak, tak, tak. Wspaniała, jak znamy z poprzednich lat, doskonała atmosfera i niesamowite emocje związane z rywalizacją. Czego możemy życzyć promotorowi, czyli Castrol Intercars rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski przed startem pierwszej rundy? No, na pewno wytrzymałości w tej ciężkiej pracy, szczególnie na początku nie jest łatwo, ale tutaj nawet nie chodzi tylko o promotora, tylko o całe środowisko, żebyśmy sobie sprzyjali, żebyśmy współpracowali, żebyśmy podjęli to wyzwanie, które dzisiaj stoi przed nami. To wyzwanie podejmujemy i myślę, że współpraca rozpoczynająca się od tego rajdu będzie przebiegać bardzo dobrze. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Również dziękuję.